Serdecznie na naszej konferencji chciałem przywitać szczególnie pana byłego ministra sprawiedliwości, posła Borysa Budkę. Dzisiejsza konferencja jest, proszę państwa, poświęcona tematowi sponsorowania przez spółki Skarbu Państwa różnych gazetek. Jak to wygląda na tle Jastrzębia? Chodzi konkretnie o gazetki, które są albo wydawane bezpośrednio przez sympatyków jedynej słusznej opcji Prawa i Sprawiedliwości. Jak to wygląda w przekazywaniu tych środków przez te spółki Skarbu Państwa? Proszę bardzo, oddaję głos panu posłowi. Szanowni Państwo, po raz kolejny jesteśmy świadkami rzeczy niebywałej i naszym zdaniem bulwersującej. Otóż okazuje się, że ze środków spółek Skarbu Państwa w sposób niekontrolowany finansuje się przedziwne tytuły, które naszym zdaniem służą tylko i wyłącznie propagowaniu poglądów jednej opcji politycznej. Na skutek interwencji i interpelacji pana posła Gadowskiego okazało się, że jeden z takich bezpłatnych tytułów tylko w jednym roku był sfinansowany w kwocie ponad 100 tysięcy złotych ze środków spółek powiązanych, spółek, które z Jastrzębską Spółką Węglową. Dlatego też, żeby tę sprawę dogłębnie wyjaśnić, dzisiaj złożyliśmy oficjalną interwencję i zażądaliśmy od prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej informacji dotyczących zasad finansowania tego typu publikacji. Co więcej, okazuje się, że częstokroć te tytuły zawierają informacje nieprawdziwe, a służą tylko i wyłącznie promowaniu radnych PiS, w dodatku radnych, którzy jednocześnie zasiadają w radach nadzorczych spółek Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją taką, że radni ci powinni kontrolować wydatki między innymi spółek Jastrzębskiej Spółki Węglowej jako członkowie rad nadzorczych, a z drugiej te spółki finansują materiały prasowe, które w sposób ewidentny, oczywisty promują tychże kandydatów. Naszym zdaniem jest to sytuacja, która bulwersuje opinię publiczną, jest to sytuacja niedopuszczalna i stąd nasza interwencja. O szczegółach pan poseł Gadowski. Proszę państwa, mowa o miesięczniku, który ukazuje się od 2016 czy 2015 roku w Jastrzębiu Zdroju. Jest on w tej gazecie są umieszczane artykuły spółek Skarbu Państwa lub z udziałem Skarbu Państwa. Takie środki, proszę państwa, zostały przeznaczone ostatnio przez takowe podmioty, jak państwo widzicie, 84 tysiące złotych za tyle artykułów sponsorowanych w tej gazecie kupiła Jastrzębska Spółka Węglowa. Można łatwo zobaczyć, że ponad 10 tysięcy złotych to są wykupione reklamy Jastrzębskiej Spółki Ubezpieczeniowej. I nic by nie było dziwnego, gdyby nie w tej spółce w Radzie Nadzorczej nie zasiadał obecny przewodniczący Rady Miasta, członek PiS-u, kandydat na prezydenta miasta, drugi członek Rady Nadzorczej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Szereda. Ci panowie zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki Ubezpieczeniowej, która zaczęła finansować tą gazetkę od listopada. Ci panowie w listopadzie trafili do Jastrzębskiej Spółki Ubezpieczeniowej, do Rady Nadzorczej. Jak widzicie państwo, dalej mamy PEC, dalej mamy Termikę, to są kolejne środki finansowe. Tutaj, jak państwo zauważyliście, ponad 104 tysiące złotych zostało przeznaczonych już na te artykuły sponsorowane. Ale to nie wszystko, bo w ostatnim numerze wrześniowym, proszę państwa, pojawiła się cała reklama firmy Tauron, kolejnej spółki Skarbu Państwa. To jest cała strona. Nie miałem jeszcze okazji zapytać ministra energii, w jakiej kwocie i w jakiej wysokości pojawiły się również te reklamy. To mam te, które ja osobiście z innymi posłami składaliśmy interpelacje i mamy odpowiedzi od ministra energii, że takie środki trafiły do tej gazety. No, proszę państwa, nic by nie było jeszcze, powiedzmy sobie, takiego strasznego, gdyby ta gazeta publikowała nieprawdę, tak? Proszę państwa, na łamach tej gazety pokazał się artykuł, w którym
wyraźnie Państwo widzicie, występuje wiceminister Skarbu Państwa, pan Tobiszowski, minister Tobiszowski, której widzicie jeszcze wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dalej widzicie Państwa kandydat przewodniczącego Rady Miasta z ramienia PiS, pana Kaszę, którzy sugerują, w tym, w którym dziennikarze z tej gazety sugerują, jakoby Ministerstwo Energii przekazało milion złotych na Akademię Talentów, tak, dla siatkarzy. Ja napisałem interpelację w tym temacie po oglądnięciu tego artykułu z podziękowaniem, że są to dobrze zainwestowane środki. Prosiłem o informację, jaki jest regulamin, bo do mnie się zwracały inne kluby sportowe, prosząc o regulamin, o wnioski, gdzie można złożyć do Ministerstwa Energii, żeby takowe środki się otrzymać. No i proszę Państwa, o dziwo, przez 4 miesiące czekałem na odpowiedź na tą interpelację. 4 miesiące. W międzyczasie pytałem ministra na posiedzeniu Komisji Energii, kiedy omawialiśmy sprawozdanie z budżetu za rok 2017. Pytałem z trybuny sejmowej ministra finansów, jakie środki zostały przeznaczone, kto przekazał. Było cicho. Nagle niedawno, przed kilkoma dniami, pojawiła się odpowiedź. I co pisze minister? Uprzejmie informuję, że z budżetu ministra energii nie zostały przekazane żadne środki na rzecz Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, w tej podobno gazetce, a naszym zdaniem biuletynie partyjnym, znajduje się informacja milion dla młodych siatkarzy, występują ministrowie, prezesi, kandydat na prezydenta, przewodniczący rady, mówiąc o tym, że Ministerstwo Energii przeznaczyło milion złotych, a tymczasem w odpowiedzi podpisanej przez tego samego ministra, który stoi na zdjęciu, jest informacja, że z budżetu Ministerstwa Energii nie zostały przekazane żadne środki na rzecz Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Tutaj kłamstwo na pierwszej stronie, kłamstwo finansowane ze środków spółek Skarbu Państwa, z drugiej strony jasna, czytelna odpowiedź. I teraz mamy proste pytanie, jak dużo środków finansowych pójdzie jeszcze na finansowanie kłamstw PiS-u? Bo tu mówimy o sytuacji bulwersującej. Mówimy o sytuacji, w której środki ze spółek Skarbu Państwa finansują, naszym zdaniem, nie gazetę, a biuletyn partyjny, bo zachęcamy do obejrzenia materiałów, które tam się znajdują. I jeszcze w dodatku pojawia się tam oczywista nieprawda. Skoro już premier Rzeczpospolitej musi przepraszać za swoje kłamstwa i publikować oświadczenia, to dokładnie tak samo powinni robić ci wszyscy, którzy kłamią opinię publiczną, którzy manipulują, którzy piszą nieprawdę i robią to w dodatku za pieniądze spółek Skarbu Państwa. I to jest bulwersujące. Tej sprawy nie zostawimy. Będziemy zgłaszać kolejne pytania i będziemy informować opinię publiczną, jak duże jest zaangażowanie środków pochodzących ze spółek Skarbu Państwa w propagandowe biuletyny jedynie słusznej rządzącej partii PiS. Proszę Państwa, ten sam obrazek przenosi kandydat na prezydenta miasta Jastrzębia, Łukasz Kasza z Prawa i Sprawiedliwości, przenosi to samo zdjęcie na swoją ulotkę wyborczą. Mówimy o tym, że gazeta kłamie i stwierdza o tym Ministerstwo Energii z podpisem ministra Tobiszowskiego. Obserwujemy ulotkę, która i zdjęcie znowu kłamie i używa kto tego zdjęcia? Kandydat na prezydenta miasta Jastrzębia-Zdroju, człowiek z zawodu prawnik. Czy prawnik wie, co robi? No to proszę Państwa, karygodne, że używa się takich kłamstw nawet na materiałach wyborczych jako kandydata. To ja wątpię w to, jak ten kandydat będzie kłamał, kiedy zostanie prezydentem miasta. Chciałbym jednoznacznie wiedzieć, powiedzieć tu górnikom, ci, którzy narażają swoje życie i zdrowie, tam głęboko kopiąc węgiel, że ponad 104 tysiące złotych przeznaczone jest na gazetkę, która, że tak powiem, w przekazie niesie swoje treści propagandowe Prawa i Sprawiedliwości. A proszę Państwa, bulwersujące jest również to w tym, że Jastrzębska Spółka Węglowa wydaje swoją gazetkę. Kiedyś to był miesięcznik. Dzisiaj to jest dwutygodnik,
który w pięknym wydaniu, w pięknym papierze, w objętości 16 stron, kosztuje mniej więcej 3,5 tysiąca złotych, bo prezes pisze, że prawie około 7 tysięcy złotych ta gazetka w wydaniach kosztuje w miesiącu, w dwóch wydaniach kosztuje w miesiącu. A tam przeznacza Jastrzębska Spółka Węglowa na cztery strony takiej wkładki fedruje 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Proszę Państwa, to gdzie my jesteśmy? Gdzie ten górnik, który naraża swoje życie i zdrowie, na co przekazuje pieniądze? Na gazetki propagandowe? Chyba nie tędy droga, proszę Państwa. No tak nie może być. O tym muszą wiedzieć górnicy, mieszkańcy, ci, którzy pracują w spółkach węglowych, bo mówimy o spółkach, proszę Państwa, o spółce węglowej Jastrzębskiej, ale mówimy również o spółkach córkach. I to, co mówiłem na początku, no nie mamy wszystkich zidentyfikowanych podmiotów. Słyszeliśmy o spółce, którą Państwu pokazałem, ostatnie wydanie, spółki Skarbu Państwa Tauron. Zapytamy, będziemy pisać kolejne interpelacje i pytać się, co się stało, jakie środki finansowe. Nie dość, że radni, rady miasta opanowali, rady nadzorcze, z których no sobie przytulają pewne comiesięczne kwoty wynoszące w skali roku ponad 23 tysiące złotych. Państwo otrzymacie od nas materiały, wszystkie materiały, włącznie z artykułami, włącznie z interpelacjami, które składaliśmy, odpowiedziami ministra energii na te interpelacje. Będziecie mogli to wszystko zderzyć, zobaczyć i porównać i sami wyciągnąć wniosek, jak naprawdę jest. My pokazujemy fakty. Te fakty podpisane przez ministra energii, te cyfry, te spółki nie kłamią. Dzisiaj, tak jak powiedział pan poseł Budka, złożyliśmy do prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej informację. Kolejne pismo, chcemy wiedzieć, kolejne dokumenty chcemy mieć, chcemy zobaczyć, co się dzieje. Chcemy zobaczyć, co robi rzeczywiście pan przewodniczący Rady Miasta, kandydat na prezydenta, gdzie pracuje, w jakiej spółce, ile Jastrzębska Spółka Węglowa płaci tej spółce, w której ponoć jest zatrudniony przewodniczący Rady, kandydat na prezydenta miasta. To ważne pytanie. W Jastrzębiu jest około 6, tak jak mówiłem, gazetek, które na terenie miasta prowadzą bezpłatną dystrybucję ukazujących się cyklicznie co najmniej raz albo dwa razy w miesiącu. Ale ta nie należy do gazetek, która jest o największym nakładzie. No jest gazeta Jaznet, której wychodzi ponad 30 tysięcy złotych i też trafia do spółek. Są gazetki spółek, proszę Państwa, spółek, nie spółek, tylko spółdzielni mieszkaniowych. Występowałem do tych podmiotów z zapytaniem, nie wszystkich, bo nie od wszystkich jeszcze otrzymałem informacje, ale dwie wpłynęły, w których wyraźnie pisze, że żadna oferta do nich nie została złożona.